Sprawdziłem tego w Excelu. Mówimy już sporo minut, natomiast nie powiedzieliśmy, nie padło tutaj w tym studio coś najistotniejszego, co mnie wiele lat temu przyciągnęło do tego radio i spowodowało, że bardzo chętnie miałem spory taki czas, kiedy słuchałem tego radio. To jest, nie mówiliśmy nic do tej pory o modlitwie. To jest olbrzymia część anteny tego radia. To jest coś zupełnie niesamowitego. W momencie, kiedy, jeżeli pojmujemy radio jako środek komunikowania się człowieka z człowiekiem, to jeżeli ktoś mówi zdrowaś Mario w Hamburgu, a święta Maria odpowiada w Białej Podlaskiej, to ja uważam, że ta komunikacja jest realizowana To jest jeden czynnik, który jest całkowicie lekceważony przez osoby niewierzące. Ale myśmy dzisiaj w ogóle o tym nie powiedzieli. Mi się wydaje, że... Ja jestem niewierzący, proszę pana, ale tego nie lekceważę. Wielu krytyków omawiających fenomen Radia Plus, Radia Maria, lekceważony... Przepraszam, pracowałem w Radiu Plus stąd. Fenomenem Radia Maryja jest świadomość głęboko chrześcijańska, że suma ludzi, którzy modlą się razem, tworzy nową wartość duchową i tworzy wspólnotę. Wspólnotę, która wlewa w ludzkie serca męstwo, wlewa wiarę w poradzenie sobie z problemami i tworzy swoistą właśnie sakrum, które bardzo często potrafi odmieniać losy ludzkie. I przecież sytuacja, w której ludzie modlą się w intencji bardzo często, ktoś prosi o modlitwę dla chorej córki, to jest, zapewne będzie kiedyś tematem do rozmaitych świadectw, które będą zbierane. W jakim stopniu ta siła zbiorowej modlitwy... Wystarczy włączyć antenę, te świadectwa one są obecne. Ludzie odwołują się do wydarzeń historycznych, które na antenie miały miejsce i które się działy. Ja nie mogę zapomnieć niezwykłej zupełnie audycji, która spowodowała przełamanie całej ramówki programu Radia Maryja, kiedy to rozpaczona matka dzwoni, że zdecydowała się na zrealizowanie sztucznego poronienia, ponieważ jest wielodzietną matką i nie stać ją na utrzymywanie. No, w tym czasie ktoś dzwoni z Hamburga, deklaruje wpłatę pieniężną, ktoś załatwia pracę dla niej lepiej płatną, ktoś deklaruje pomoc finansową i tak dalej, i tak dalej. To, co się wydarzyło, to, co się generuje przy takich okazjach, jest czymś absolutnie przekraczającym wszelkie doświadczenia innych mediów w Polsce. To śmiało możemy powiedzieć, świadek tych zdarzeń, pan profesor Kawecki. Właśnie, mówiłem już o świadectwach i o owocach rosnących, wyrastających z gleby stworzonej przez Radio Maryja. Tylko musiałem hasłowo, bo pan redaktor się oburza, że za dużo. Ale teraz proszę hasłowo. Ale proszę spojrzeć. Podwórkowe kółka różańcowe. 90 kilka tysięcy dzieci z całego świata słuchających tej biednej, ale jakże wspaniałej Madzi Buczek. Czy nie jest to fenomen? Czy gdzie ponad 90 tysięcy. W sobotę ostatnio słyszałem jej wypowiedź, że wystawiła już 93 tysięczną i jeszcze tam podawała konkretną legitymację. Ona, przeżywająca takie kłopoty chorobowe, prawda? Więc proszę zobaczyć, to wszystko wyrasta na tym glebie. Czy złe owoce dobre owoce wyrosną na złej glebie? Nie wyrosną. Wobec tego proszę zobaczyć, jak tutaj jest ta modlitwa. I jeszcze wrócę do tego, bo trzeba to widzieć. Żadne radio, nawet to Radio Plus, mówiło modlitwa niemedialna. Uczestniczyłem w takich audycjach. Na początku, gdy jeszcze nie miałem Radia Maryja. I wtedy mówiono, gdzie godzinki będziemy śpiewać w radio, kto to będzie słuchał. A proszę, cały czas są i modlitwy, i włączenie się ludzi. I okazało się, że w Radio Maryja modlitwa jest medialna. Jeśli można, może to uwaga będzie zbyt generalna. Proszę Państwa i drodzy telewidzowie, padła tu data rok 1989. Pan powiedział, tak, otworzyły się nowe przestrzenie, także medialne, ale przede wszystkim po raz pierwszy prawo do religii w wymiarze publicznym, bo w prywatnym było i zakrystyjnym. Publicznym. I dziś sformułować prawo do religii w wymiarze publicznym, to jest problem i to się przejawia w tej niechęci, a tamta modlitwa, a to dewociarze, a to, jakie lekceważenie. A jednocześnie, bo to z tego prawa do religii w wymiarze publicznym, a więc do zaistnienia posługi duszpasterskiej w wojsku, w szpitalu, w szkole, nauka religii i tak dalej, i w mediach, jakie hasła padały. Pajęczyna zaciągnie całą Polskę. Nad Izraelem wolne mają wszystkie katolickie stacje prawo do nadawania i otrzymują częstotliwość.
w pisanym prawie. Przepraszam, że to powiem. Ja spotykam się bardzo często z moimi kolegami, protestantami, prawosławnymi kolegami, co rok w innym kraju, byliśmy w Luksemburgu, Strasburgu, z rabinami i nawet wymieniamy piuski sobie jako koledzy. I mówię, no zazdroszczę wam, dwóch rabinów z Francji, jeden z Holandii, jeden z Belgii. Czy słyszeliście kiedyś, żeby ktoś was jako duchownych atakował? A u nas są antyduchowne, czyli można powiedzieć antyrabinackie uderzenia, pisma. A wracamy teraz do prawa do religii. Z niego wyrósł głód do modlitwy i do wolności religijnej, także w mediach. I teraz przekładany jest na tą codzienną treść. Ja widzę, pan pułkownik, wchodzę, ja mówię, panie, pan ma pracować, a pan mnie tutaj od rana słucha Radia Maria. No. A on mówi, przepraszam, ale ja 40 lat na to czekałem. I to jest jego prawo. Tydzień temu ksiądz biskup Dzięga jest święcony w katedrze sandomierskiej, jest jego ingres. Ojciec nie żyje, mama żyje. A mama uczestniczy w siedleckiej wsi, no w miasteczku Radzyminie, dzięki Radiu Maria i ma łączność ze swoim synem biskupem i z tym, co się dzieje, bo choroba i wiek jej nie pozwala. Ale ona jest prawowitym członkiem Kościoła katolickiego i obywatelem państwa i ci wszyscy, którzy słuchają. I nie można lekceważyć, odmawiać tego prawa, bądź mówić teraz, używać słowa o zawieszeniu, o jawnogrzeszniku, słyszę nie, tutaj z ust. Jak na razie, ekscelencjo, przepraszam, oddajmy sprawiedliwość jednak faktom. Ale kiedy wypowiada do tej to pory człowiek, nie było. Przepraszam bardzo, ale wypowiada to człowiek, który nawoływał do wolności przez 50 lat. Ekscelencjo. I teraz i przebywał w kraju wolnym. I dzisiaj nas będzie pouczał tej wolności, której my tak pragnęliśmy i przez 10-11 lat wciąż ją wypracowujemy. No coś to nie tak. O, to są postawy bardzo etycznie podejrzane. W zastrzeżeniach dotyczących, czy w krytyce Radia Maria do tej pory nie zgłaszali zastrzeżeń co do formatu modlitewnego, co do formatu samej modlitwy. To, co dzieje się w przestrzeni publicystycznej, budzi niepokój. Ale 90% jest, 10% publicystycznej. Proszę teraz wyjaśnić, i to też wymaga dyskusji jakiejś, co to znaczy publicystyka, a co to polityka. Działalność publicystyczno-polityczna. Proszę państwa, za PRL-u Kółko Różańcowe było organizacją polityczną. I musimy mieć tego świadomość. To jeszcze na naszym pokoleniu ciąży. Na waszym już nie. Pytanie do Jarosława Sylna. Jak brzmi pełna koncesja Radia Maria? Czy... Radio Maria jest rozgłosią do realizacji programu o charakterze społeczno-religijnym. Ma status nadawcy społecznego, a więc takiego, który nie korzysta z dobrodziejstw rynku, czyli nie nadaje reklam, czyli utrzymuje się tylko z datków wiernych, i ma sprecyzowane zapisy koncesyjne w tym wymiarze właśnie społeczno-religijnym, że na przykład musi nadawać minimum 30% programów o charakterze czysto religijnym, 8% o charakterze publicystycznym, tam bodaj 4 czy 6% o charakterze informacyjnym, muzycznym i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale krytycy... Audycje religijne, proszę, tu mam koncesję z 2001 roku Radia Maria. Odnowioną w ubiegłym roku. Tak, w ubiegłym roku. I tu, przepraszam, to powiem konkretnie. Audycje religijne, nie mniej niż 30%. Publicystyczne o tematyce społecznej, nie mniej niż 8%. Informacyjne, 1,5%. I audycje edukacyjno-poradnicze nie mniej niż 1%. W tym wymiarze koncesja jest wypełniana. Ja jeszcze dwa słowa. Ja przepraszam, ja prowokacyjnie zapytałem o tą koncesję ze względu na to, że właśnie przedmiotem krytyki, przedmiotem tą kością niezgody jest właśnie ten format publicystyczny. Bo jedna w 1994 roku i ta druga teraz. Dziękuję serdecznie. Pani Magdalena Bajer, za chwileczkę wrócimy do pana Piotra. Ponieważ jakoś tak przypadła mi, czy sama przyjęłam rolę krytyka, że pośród tych pięknych owoców, o których tutaj mówił pan profesor, no
szczególnie brzydkie są chwasty, nawet jeśli nieliczne. I powinniśmy się wszyscy starać, a ci, którzy są odpowiedzialni za Radio Maryja, szczególnie, żeby te chwasty wyplenić. No, nie, bo ale ja to się tak, tak ogólnikowo znowu mówi. Jakieś chwasty? Niech pani nam pokaże. Dobrze, chwasty, proszę, proszę. Pokażę, ja nie bardzo chętnie. I nikt tak nie będzie pani twierdził. Nam chętnie pokaże. Bardzo prosimy, przykład. Występy pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, notoryczne w Radio Maryja, słyszałam wiele i odpowiedzialnie twierdzę, że pełne są nienawiści, antysemityzmu, właśnie takiego straszenia ludzi, wywoływania lęku. Tak twierdzę. Przepraszam. One są łatwe do przeczytania, bo są także później publikowane w naszym dzienniku, więc pani ma konkretne zdania nawet tam powiedziane. Tylko ja wiem, muszę powiedzieć. Są, nie ma to powiedzieć. Panie profesorze, proszę. Tak jest, przepraszam. Przepraszam bardzo, protestuję. Pani Magdaleno, bardzo prosimy dokończyć kwestię. Nie, ja skończyłam. To jest właśnie taki okropny spas. Tak, to nie jest dobry przykład, bo to, co on mówił, było z pewnym umiarem. Ja słyszałem jeden jego taki tam występ. A ja dziękuję. To było z umiarem mówione. Pan Piotr, to jest natomiast, proszę pana, tak, to było naturalnie nie do zniesienia dla wszystkich tych libertynów, dla których, jeżeli pan użyje słowa Żyd w audycji publicznej i nie powie pan jednocześnie, że ten Żyd był męczony przez Polaków, to pan jest antysemita. No, to jest bardzo wyrazista. Troszeczkę innej rzeczy. I to znów do pana Przepraszam, profesora. Piotr, błagam. Pan doktor Cywiński, bardzo proszę. Czy ja rozumiem, że jednak istnieje jakaś troska duszpasterska względem radia? Tak, dlatego, że nie działają pewne postanowienia umowy, mianowicie każda diecezja miała mieć przedstawiciela w Radiu Maryja co do programów, żeby był jakiś nadzór. To może zostanie, pani mówi o tych chwastach, może ich będzie mniej, ale nie nazywałbym pewnych ludzi i profesorów, że jest chwastem. Przepraszam, ten przykład, że jest chwastem. Człowiek nie jest chwastem, jest osobą, ale po to jest zespół troski, użyte jest słowo duszpasterskiej, aby te sprawy, powiedzmy, publicystyczno-polityczne, nie jako cenzura, nie jesteśmy cenzurą, jednakże należy ustanowić radę programową, żeby ona działała, bo to jest fikcja, i także przedstawicielstwa poszczególnych diecezji, które podpisały umowy. I nad tym sukcesywnie pracujemy. Jeszcze jedno słówko. Panie profesorze, pan mnie pyta, w jakich okolicznościach można twierdzić, że Radio Maryja nie zauważa innych inicjatyw chrześcijańskich? No, ilustrację tego miałem przed chwilą, no bo ja pan mówi tak, Radio Plus, nie, pan mówi pan, Radio Plus negowało modlitwę, a Radio Maryja pokazało, że modlitwa jest medialna. Proszę zrozumieć, że właśnie dlatego, że Radio Maryja jest radiem, które bardzo dużo poświęca modlitwie, my na przykład poświęcaliśmy więcej publicystyce i nie powinno być to traktowane, że my jesteśmy gorszymi katolikami niż Radio Maryja. Po prostu docieramy do innych ludzi, do młodych ludzi. Takie często ten przekaz tak i takie jest założenie. Więc nie można stawiać tego na zasadzie antytezy. Dobrze, tak tylko w mojej wypowiedzi nie było, że jest gorsze. Oddziaływanie duszpasterskie Radio Plus i Radio Maryja powinno się uzupełniać. Naszego Sigis. Dobrze, było, że gorsze. Zaraz wrócimy do Sigis, natomiast przepraszam tak. Pan Piotr Cywiński porusza i zadaje bardzo, bardzo słusznie pytanie o zespół duszpasterski troski, no bo skoro tak jest idealnie, to po co się powołuje zespół troski? Ja mam fragment wywiadu, wigilijnego wywiadu bożonarodzeniowego w Rzeczypospolitej księdza kardynała Prymasa. Cytat. Ksiądz Prymas wielokrotnie apelował i napominał, Radio Maryja nie mówi o warstwie religijnej czy katechetycznej, która jest poprawna, tworzy własną wizję społeczną. Oparta jest ona na ustawicznej walce z kimś, z czymś, na propagandzie. Każdy będzie bronił ojczyzny i niepodległości, ale racjonalnymi argumentami. To jest grudzień 2001, Rzeczypospolita. Jeszcze dodatkowe z tego wywiadu upolitycznienie i niesubordynacja. Moja krytyka odniosła skutek. Tak w następnym akapicie Prymas to kwituje. Pytanie do kogo?